Yo, cześć, siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z League of Legends. Dzisiaj gramy na drugim koncie. Mam tutaj brąza, znaczy w moim koncie. Pentak, gram na kolegi koncie, o. On tu ma brąza, a że nie gra, postanowiłem spróbować, jak to jest grać na brąza. Zagramy trydem na topie. Jest na mnie Olaf. Zobaczymy, jak będą grali. Bo ogólnie dawno już nie grałem na takim poziomie jak brąz, bo gram na goldach ogólnie. A wiadomo, różnica jest w tych dywizji, tak? Więc zobaczymy, jak to wypali. Miejmy nadzieję, że nie zaskoczy nas tu ktoś smurfem bądź też jakimiś dobrymi playsami w brązach. Bo wątpię, czy w takich brązach się takie coś odbędzie jak jakiś dobry place. No ale zobaczymy, wszystko się okaże w dalszym czasie gry. Na razie zauważyłem, że mam Nidalkę na dżungli, Brand Mid oraz Tristanka z Soraką na bocie. Oni tam mają Sivirkę i Eni na bocie, Diankę na dżungli, Luxową na midzie. Myślę, że nie powinniśmy mieć w teamfightach zbytnio problemu z nimi, aczkolwiek obawiam się najbardziej Eni. Jak wiadomo, Eni ma stuna obszarowego, więc zawsze się trzeba bać, ale Brand z reguły też tam coś ukula obszarowego, więc myślę, że nie będzie źle. Nasza Soraka będzie dobrze healować, to będzie great. Więc zobaczymy, easy win. Soraka win game. Zobaczymy. Oby to była prawda, teraz co będzie strzelać właśnie? Znaczy strzelać, rzucać. Nie wiem, czy będzie smajtować. Jeżeli nie, to już jest sprawa. Ja już stąd uciekam. Na topa sobie expić. I teraz trzeba obczaić go, czy jest agresywny. Chciałem powiedzieć, nawet nie zdążyłem, widzicie. Ma w ogóle podpalenie, czy nie? Nie, dobra. Więc możemy być bardziej spokojni. Dobra, gra bardzo, bardzo agresywnie. Więc my będziemy grać bardzo defensywnie. Jak na razie. Bo nie widzę sensu tutaj grać jakoś, jakby to powiedzieć, ofensywnie. O, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. O, to jest ta Soraka. Dobra, czego się mogłem innego spodziewać w sumie. Piśknij go pięknie. Dobra, on się zaraz wyczerpie z many, więc nie będzie tak skakał. Pięknie, oszukany został. No jest bardzo agresywny, to widać. Nie umie chłopak się doczekać killa bądź dziewczyna, bo kto wie, co tam za komputerem gra, przed komputerem. No, chyba mu wsiadł kryt, lub mi się zdawało. Ale piźgnął mi mocno dosyć. No i pięknie na bocie kill. Musiałem go zabić, nie było opcji innej. No ale znowu zginęli. Dobra. Przydałby się, myślę, gang. To nic nie zrobię więcej jak na razie. Żeby mnie nie chciał rzucić. Manę sobie zbiera może. Nie wiem, ile mu zabiera ten rzut tym młotem. A, już wiem, czego mi tak wcześniej tyle zabrał. Dobra, nie ma many, chłopak. Więc możemy grać defensive. Pięknie go wieżyczka obiła. O, ciubary. Normalnie teraz pokosiłem last hity.
SS. Na pewno cofnie szybko i powróci. My postaramy się tutaj. Postaramy się tutaj przytrzymać. Dobra. Do szóstego poziomu przynajmniej. Później może po itek cofniemy. A nie cofną. To czekaj, czekaj, bo uważaj, bo możliwe, że wpadnie nam tu ktoś nieproszony. Taki ktoś jak Diana. Dobra, po fleszu. Pięknie. Trzeba obserwować tam. Myślałem, że znowu Soraka zabiła, nie? Daj mi tylko szósty, panie. I thank you. Co ja zrobiłem? Ulti nie zdążyłem włączyć. Fuck! Ale bunt. Dobra. Błąd niemożliwy, nie? Nie marnujemy sobie na razie teleportu. Albo czekaj, zaczekam na rękawice i będę mógł tepnąć. Dobra, już. Shit, ale błąd. Jak widzicie, nie zawsze wychodzą również placy goldowi. Więc trzeba teraz przemyśleć swój błąd. I teraz będziemy musieli z pewnością defować. Bo on na pewno itemek jakiś teraz skupił. Zaraz zobaczymy. Tak. I to mu na razie wystarczy jak na mnie. On ma straszny damage, więc tak czy siak będzie fajnie cisnął. 5-3 do nich. Każdy ma po jednym killu. To nieźle. Suraka tam powinna według mnie strasznie obijać. Chyba tego nie robi. Jeszcze dużo HP ma nawet. Dobra, podefujemy sobie. Nie będziemy grali agresywnie. Dopóki nie mamy itemków jakichś potrzebnych, to nie ma po co grać ofensywnie. No daj mi to, o, dobra. Staliśmy tego expa. No już, ale zaczął teraz grać defensywnie. Dobra, on jest trochę upośledzony, bo to widać. Pięknie. Double kill tam będzie. Dobra. Może zginął. Aha, egzekucja, no to jeszcze piękniej. Może mu coś zrobimy. Lekki haras, że tak powiem. Dobra, chodźcie tu minionki. Banana, banana. A, zużył to, wystraszył się chłopak. Pięknie. Nie wiem po co mi to, ale pięknie. Dobra. Good job, man. Pięknie to zrobione. Myślę, że dałbym mu może radę, chociaż nie wiem, bo on ma... on się healuje z jednego skilla tam. O ile nie zmienili go. Ale odkąd go znam, to miał heala z jednego skilla. Ale się rymu, miał heala z jednego skilla. To jest właśnie siła Olafa Malina. Yo. Sibirka 1-3, o kurde, na bocie tam pięknie poleciało. Ale nasz Brand ma kurde 2-0-2. Co nie jest dobre. Oraz Drake'a wykonali teraz.
Dobra, SS z mojej strony. Na tym midzie by się przydał tam help. Chyba, że ten brand się radzi, a po prostu ganki były. Dobra, przyszedł Olaf. Na pewno nie czuję się już tak pewnie. O kurde. Dobra, trzeba teraz przystopować trochę. Bo teraz mi trochę obił i to mnie nie cieszy. Missula. Czekaj, chociaż po expo sobie pójdę. O kurde. To są właśnie playsy brązów zazwyczaj. Zużycie skilla nadaremno skilla, znaczy ulta. Bo skill to tam jeszcze ki. Ale ult no, to jest już według mnie bardzo potrzebne. I nie ma sensu go bezużytecznie używać. No nie no, Olaf widać, że jest niepełnosprytny. Bo on... Kurde, jestem jeszcze bardziej przydupiony. Ja cię kręcę, nie? Jak mogę drugi raz ten sam błąd zrobić? To jest nawet nierealne, nie? I wieża mi pójdzie. Nie, jeszcze nie. Dobrze, że mam teleport, nie? Ale drugi raz ten sam błąd zrobię. Za późno ulta włączyłem. Znaczy nie chcę. Nie udało mi się włączyć w ogóle, o tak powiem. Jest nieogarnięty, a ja robię takie podstawowe błędy, nie? To jest nie fucking logiczne. Dobra, chodź tu. Ta. A co ze mną robi, nie? Dobra, ale ulta zmarnuje. Ja, co ty gadasz? O! Uciekaj stamtąd, Brand. O kurde. No teraz miałem farta, a zarazem pecha, że nie zabiłem właśnie, że nie zabiłem Olafa. Okej. Widzę, nam gdzie pójdzie wieżyczka możliwe i na topie. Tak, na topie pójdzie. Z pewnością nam gdzie jeszcze przetrwa. Gdzie tam chcesz ją gonić? Dobra, bądź tu ze mną, Sorako. Okej. Nie mam barda. Ale boję się. Wiedząc, że my we dwoje będziemy bardziej zgrani. Ale ja się bardziej boję, myślę. Nic nie rób, Soraka, tam nie graj tak agresywnie. Może się to dla nas źle skończyć. Ajajaj, przestrzeliła. No i tam pada. Dobra, nie trafił.
pięknie. Ale się healuje, ja cię kręcę. Soraka jakoś się mało healuje jak na razie. Dobra. Może w trzech. Dobra. W sumie ten ulti był niepotrzebny, ale wolałem od razu zużyć, bo byłem przekonany, że mnie pierwszego zaatakuje. A wyszło jak wyszło. Dobra, już stąd pędzimy. Bo SS jest z mida. Nie zamierzam się tu z nikim spotkać jak na razie. Drake'a by się przydało wykonać, zabić. To by nam z pewnością pomogło. Dobra, kupimy to i botrka składamy. Lecimy na mida, bo na midzie jest strasznie... Aha, w sumie spuszowali jedną wieżyczkę, ale oni nam mogą spuszować, więc nie damy, nie dopuścimy do tego. Tutaj jestem. Dasz radę. Teraz ty dostaniesz za to, że nam takie coś robisz. Nie, to nie ma sensu. Oni nas by raczej rozwalili, jakby Eni miała stuna. Ej, co tam się dzieje? Nie, nie, cofamy. Możemy obić te miniony i wycofać po prostu. Dobra, już idę tam pomóc Drake'a wykonać. Pięknie. Bang. Bang. Pięknie, dwa trupy plus Drake. Zajebiście poszło. Idealnie wręcz bym powiedział. Idę na topa tutaj szybko odpuszować. Te minionki się od nich zapędziły. Tak, szybko. Pyk, pyk, pyk. Na midzie tam się wycofajcie najlepiej. Bo nie chcę, żebyście zginęli. Wygrywamy 13-10, więc lepiej tego nie stracić. Tej przewagi 3 killi plus jednego Drake'a? Nie, w Drake'ach jest równo. No, cofać, cofać. Też już cofam, kupujemy itemki, wracamy na mida. Bang, bang. I biegniemy. No i kurde, no i po co to? Uciekaj. Ona butów nie ma? W takim czasie gry nie ma butów. Nie wierzę, nie? Kurde. Nie dosięgnę. A, jeszcze luksowa. Dobra, odpuścimy jej, bo tam się ich zaraz znajdzie więcej, więc nie będziemy ryzykować. Jak możliwe, że drugi raz Tristana tak dostała?
I bang. O kurde. Co tam się powyprawiało? Nie. To są placy właśnie, goldów i placy brązów, nie? Aha, nie ma na oku w ogóle chyba. No tak, bo ma 5 level. O, to pięknie. Beautiful. Już wiem dlaczego taką przewagę mamy. Coś szczerze, że jakby była ta Diana, to by było o wiele trudniej. Znaczy, gdy jej nie ma, miejmy nadzieję, że nie powróci, to będzie easy win. Uciekaj tutaj już. A tutaj jeszcze odpuszuję. Dobra. Cofamy szybko. I od razu kupimy sobie botrka. Oraz składać albo ostatni rzep. Nie, ostrze nieskończoności. Oni tam nie mają nikogo takiego tankiego. Jedynie Olaf, ale on się nie robi jeszcze pod takiego tanka typowego. Więc nie będzie z nim problemu. Dobrze wygląda? No nie ma jeszcze tak bardzo tanka, więc zdążymy, myślę, zbudować najpierw nieskończoności. Wiem przecież, że idą. Co oni tu rozkminiają? A, tu nie ma w ogóle wieżyczki, zapomniałem. Sobie Soraka odhiluj, znaczy zbierz życie. Masz go trochę mało. Patrzcie, oni od razu wszystko, nie? No i tak trzymać, oni spanikowali, zużyli skille, a my na spokojnie, tak? Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Dobra. To ja sobie bota spuszczę w sumie. Uciekaj, uciekaj. To było niepotrzebne, straciliśmy dwóch zawodników przez jeden błąd. Wystarczyło tylko nie wbijać w nich, tak? Dobra, Olaf jest tam. No i trzeci! No kurde, co to, co oni grają? Dobra, tylko postraszymy i uciekamy, to nie ma sensu w ogóle się wbijać we dwóch. Zwłaszcza pod ich towerem i pod inhibitorem. No sobie to spuszuj i choć Drake'a zrobimy. No a Luxowa już za nami pędzi. No przykro mi. Nie wyszedł ci place Lux. I tak się stało, że my zdobyliśmy smoka. Tam widziałem Sivirka, coś kmini na tym topie. A więc jej przeszkodzimy. Dobra. Pięknie i lecimy, lecimy. Stop! Please! Za dużo raz dodają, no kurde. Zaraz się przeciwna drużyna nafiduje i będzie z tego już lipa. Patrzcie, jesteście tam na midzie, jest ich trzech. Więc ja mogę szybko coś pokminić tutaj stopem. Bo ja ucieknę, ja to wiem. Jeszcze dwa, dobra.
Teraz muszę tak robić. Cyk. Cyk. No i tam mnie nie było, nie? No, więc git majonez. Tower za tower. Punchline na ryj. Tutaj jeszcze dżunglę okrzcimy od nich. Może tu jest? Oczywiście. No, i pięknie. Zostali obydwoje zgładzeni. Właściwie trzech, bo jeszcze widzę Lux. Padła. Nie zauważyłem nawet kiedy. No i tam już tak, dwóch na to, dwóch bota pójdzie, dwóch mida spuszować, no i wszystko. U nich jedna postać żyje. Siebie dwie, tylko jedna jest na awku. Dobra. Nie. Ja już odpuszczę. Mam za mało HP. Nie będę ryzykował. Ten nam idzie teraz coś się... No, pięknie. So nice. Dobra, 24 do 17. Jest dobrze. I teraz zaczniemy składać ostatni szept. To teraz dopiero nam się może przydać na tego Olafa. Ma to tylko jeden itemek pod HP. Ale niech już będzie. Stworzymy ten ostatni szept, bo standardowo go składam tak czy siak, więc go złożymy. Tam już Nidalka widzę ucieka. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. That fail. Dobra. Coming to mid and fight. No tylko cofnij. Oh shit. Urala. Dobra, ja odpuszczę. Jak wiadomo, nie warto ryzykować z takimi hapsami. Oraz ja nie należę do takich, którzy gonią za fragami. No, i to było na tyle. Kryt siadł, więc co innego się mogło stać, jak nie od niego dead. No i legendę myśmy zrobili, więc więc w końcu trzeba było kiedyś paść, tak? No ale Luxowa bardzo świetnie sobie radzi, nawet jeśli ma tak, taki team, to całkiem spory damage zadaje. No bardzo sfidowała Annie oraz Sivirka na bocie. To im na pewno daje osłabienie. Znaczy, gdyby było inaczej, coś czuję, żeby mogliśmy mieć problem, tak? Również gdyby była ta Diana im zepsuła grę całkowicie. Bo ona również gdyby była, no to na pewno by coś wniosła do tej gry. Lecz jej nie ma, więc no przykro mi. Dobra, pójdziemy na dżunglę szybko. Uzbierać ten hajs oraz kupić w końcu to. Ostatni szept. Aha, przeciwnik pokonany. I pięknie, flash poszedł. Zajebisty. Inhibitor poleciał. No, nieźle, nieźle. Gonicie? Dobra, cofamy po itemka. I wracamy. No już wtedy całkowicie pan Olaf nam nic nie zrobi. Okej, i ostatnie co złożymy? Widmowy, myślę. Będzie dobre na przebicie. Na przebicie oraz doda nam znowu kryta. Właściwie wszystkiego, bo skrócenie czasu oraz dodaje tą premię do prędkości ruchu i prędkości ataku na 6 sekund. To spoko. I coming, my friend.
Odpuść. No i przykro mi. Dobra. Odpuszczamy i idziemy na bota. Pamiętajcie, nigdy nie... nie idźcie na pałę za killem, jeśli widzicie, że jest bardzo low, albo jesteście silniejsi, bo to nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zawsze możemy natrafić na kilku innych przeciwników. No i właśnie tak się potem dzieje. Znaczy, no, to nie było to, ale w sumie... Chociaż w sumie ona chciała coś zdziałać, lecz jej nie wyszło. A my tu już pędzimy. Akurat my możemy sobie pozwolić, tak? No. Teraz ktoś mu zadał taki damage, nie wiem kto. Być może ja, bo zauważyłem, że kryt mi siadł. Ale nie jestem pewien, w 100%. Nic, ważne, że zginął, tak? Oj, nie ma. Czekaj, nie chce mi się iść. Sobie teleportnę. Cyk, cyk. No już prawie po 1000 bije, więc jest zajebiście. Plus kryty mi siadają właściwie zawsze. Ile mam nakryta? Gdzie to było nakryta? Co, już nie pisze nakryta, ile jest? Ajajaj, ale dobra, zabiłem jeszcze. Udało mi się. Niestety enemy zwiała. Ale nic nie szkodzi. Dobra. Gdzie to pisze nakryta? A tu jest, dobra. Ciekawe ile miałem. Na pewno miałem 75%, gdyż ponieważ zauważyłem, że walę co drugi atak. A czasami jeden za drugim. Widzicie, 40 mam bez tego, a z tym będę miał też na pewno sporo. Za każdy cios. Zobaczymy. Ile będę miał. Właśnie barona. Czy oni się nie poddali? 33 minuty próbują jeszcze grać. No to jest w ogóle nierealne. To by u nas musiało iść 2-3 awka, żeby oni zaczęli wygrywać, nie? Bo w killach w sumie aż tak źle nie mają. Nie mają aż takiej straty. Już wygrałem nie raz taki mecz, gdzie strata była ogromna w meczu. No i znowu widzicie, 2 kile zdobyte, tak? Mój team w ogóle zaczął się grać tak, że obojętnie im to jest, grałem tak choćby dla fanu, tak? I to jest właśnie najgorsze, to was może zgubić. Zawsze musicie do końca grać z pełnym skupieniem. No widzicie, ona próbuje już wbijać, ona myśli, że wygrywamy, to jesteśmy najlepsi, a to wcale tak nie ma. Trzeba się skupić dalej i grać dalej, bo jeszcze jeden teamfight wystarczy i my przegramy to, nie? A wtedy już nie będzie tak fajnie. Dobra, dwóch u nich zginęło, więc ja tego mida w końcu przycisnę. Tutaj cyk. Szybko inhib. No, dobra. O kurde, na 2 hity aż. Polecam ten build, który składam, ponieważ on jest bardzo, bardzo zajebisty. Jak widzicie, jaki damage cisnę, tak? Dobra. No idźcie stąd, kałonie. Dobra, koniec. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeśli ci się podobało, łapkuj, subskrybuj oraz komentuj mój filmik. Niebawem następne filmiki. Tak grają brązy. Do zobaczenia, na razie, cześć.